Dobry wieczór, witamy na spotkaniu płatkowym wszystkich mieszkańców, przyjaciół, znajomych, wszystkich, którzy tu są. Witamy pana wójta Mirosława Brzozowskiego. Witamy księdza Andrzeja Płazę. Witamy bardzo serdecznie zespół Perła, który będzie przedstawiał Jasek. Zapraszamy do Jasek. Dziękuję. Słyszałem waszą rozmowę. Widzę, że jesteście poczciwi ludzie. Ja domu nie mam, bo jestem pasterzem i wraz z innymi trzody doglądam. Ale jeśli chcecie, to możecie w stajni nocować. Dzisiaj piękne jasełka, ale zespół Perła w takim okrojonym składzie. Długo trwały przygotowania i były próby? No w tym roku właśnie bardzo krótko mieliśmy te próby, bo jakoś tak wypadało zawsze, że to tego nie było, to tamtego, to muzyka nie mamy swojego. I tak troszeczkę byliśmy nie tak przygotowani jak trzeba. A jeszcze dzisiaj nie ma naszej pani kierowniczki. No i tak musieliśmy ją jakoś zastąpić, ale myślę, że godnie myśmy ją zastąpiły, nie? Rok pod hasłem mocy Bożego Ducha chciałbym złożyć z tej okazji życzenia i nawiązać do tego przedstawienia, ponieważ ta moc została objawiona w tym przedstawieniu, w tych słowach, kiedy słyszeliśmy, jak była mowa o tym, że Bóg się rodzi, Jezus przychodzi i człowieka zbawia. A jeśli zbawia, to znaczy uszczęśliwia. I to nie tylko na ziemi, ale w wieczności. Przede wszystkim chciałbym, kochani, wam podziękować za to, że mogę po raz kolejny tutaj być w tak ważnym dniu dla waszej miejscowości, dla waszej wsi, czyli na spotkaniu opłatkowym. Tutaj siedząc przed chwilą i oglądając te piękne jasełka, mieliśmy wszyscy okazję, no ja to przeżyłem osobiście, że przenieśliśmy się znowu w magię tych świąt, które nie tak dawno były, świąt Bożego Narodzenia, świąt wyjątkowych w naszej tradycji, w naszej kulturze. Panie wójcie, dzisiaj kolędowanie w Przybyłowicach, jasełka. Czego pan życzył tej społeczności? Wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzę tego samego. Życzę dobra, ciepła i spełnienia wszystkich marzeń. Życzę oczywiście zdrowia i tego, aby nam się dobrze tutaj wiodło. Żeby gmina Męcinka była rzeczywiście miejscem najlepszym do życia. To moje życzenia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Zespół Perła dzisiaj w osłabionym składzie. Panie się martwią, czy wszystko dobrze wyszło? Jestem przekonany, że wszyscy byli tutaj wzruszeni, że wszyscy byli przeniesieni w magię tych świąt, które niedawno minęły. Ja osobiście to bardzo przeżyłem, ten występ, to przeniesienie się właśnie w tym czasie, w czas właśnie świąt Bożego Narodzenia. Atmosfera została stworzona przez zespół Perła, jak zawsze, w sposób perfekcyjny.